Konwent Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych w Lipsku to pierwsze ogólnopolskie zebranie, podczas którego debatowano na temat wyznaczania kierunku oraz wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie funkcjonowania nowo powstałych placówek COM na terenie całej Polski. Za moimi plecami są przedstawiciele praktycznie wszystkich COM-ów w Polsce, czyli już ten sam fakt świadczy, że inicjatywa była potrzebna. Spotkanie ma możliwość analizy wszelkich zapisów, ale też rozwiązań, które proponują w poszczególnych województwach poszczególne samorządy i ujednolicenia stanowiska w tym zakresie na terenie całego kraju. Mam nadzieję, że wynik w postaci właśnie takiego stanowiska, który z tego konwentu popłynie do Ministerstwa Rodziny, będzie tym materiałem, na bazie którego Ministerstwo Rodziny następne programy będzie ewaluowało wobec tej wiedzy, która dzisiaj tutaj będzie przedstawiana. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg oraz wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiła. Minister rodziny i polityki społecznej reprezentował dyrektor Biura Funduszu Solidarnościowego w ministerstwie Andrzej Łosiewicz, natomiast wojewodę mazowieckiego wicewojewoda Artur Standowicz. Podczas konwentu obecna była również dyrektor Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marzena Tazbier-Kowalczyk. Jestem przekonany, że to dobry pomysł. Gratuluję pomysłu staroście lipskiemu, który zorganizował to dzisiejsze spotkanie. No i mam nadzieję, że wszyscy obecni na tym spotkaniu wyjadą stąd z dodatkową wiedzą, z odpowiedzią na nurtujące pytania. Każdy program ulega ewaluacji, także ten, i mam nadzieję, że ten program będzie się tak wspaniale dalej rozwijał w całym kraju, a szczególnie w naszym województwie. Program Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych działa w Polsce od roku 2019. Pierwszy konwent odbywający się w Lipsku był więc dobrym momentem, by w gronie ekspertów omówić dotychczasową działalność placówek. To jest pierwszy w Lipsku, pierwszy w kraju konwent, którego inicjatorami jesteśmy my, powiat lipski, tak? Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Lipsku. Ma to ogromne znaczenie również nie tylko takie techniczne dla funkcjonowania centrów, ale również ma to znaczenie promocyjne dla powiatu lipskiego. Mam nadzieję, że ten pierwszy konwent zapoczątkowany tutaj na terenie powiatu lipskiego będzie kontynuowany w przyszłych latach, czy to u nas, na terenie naszego powiatu, czy przejmie, że tak powiem, pałeczkę jakieś inne centrum, inne województwo, które będzie chciało w przyszłym roku zorganizować taki konwent. Mam nadzieję. Konwent miał miejsce w piątek 10 lutego.